Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chcę dziś upomnieć się i przedstawić dramatyczne apele dwóch grup zawodowych, ale podkreślam też, że protestujących w narastających niepokojach społecznych z każdym dniem będzie przybywać. Dziś pod Sejmem o godną płacę, pracę i szacunek protestowały pielęgniarki i położne. Pracownicy służby zdrowia nie są kosztem, jak to przedstawia dzisiejsza władza, są wartością, wartością dodaną do tego całego dziurawego i ułomnego systemu. Domagały się m.in. finansowego zabezpieczenia, podwyżek i uznania posiadanych kwalifikacji. Tak niewiele brakowało. Założenia te znalazły się bowiem w poprawkach Senatu do ustawy o najniższych wynagrodzeniach, ale dla zasady odrzuciła je pisowska większość Sejmowej Komisji Zdrowia. Tak pisze się prawicowe prawo w Polsce na szkodę pracowników. Drugi dramatyczny apel to pismo pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kierowane bezpośrednio do premiera. Odpowiedzi oczywiście, drodzy pracownicy, się nie doczekacie. To lekceważenie ogromnej grupy społecznej, której obecne wynagrodzenia w żaden sposób nie są adekwatne do ilości i zakresu wykonywanych zadań. W ślad za olbrzymim zakresem zadań nie idzie wzrost wynagrodzeń pracowników, wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt niezbędny do jej wykonywania czy godne warunki pracy. Rosną tylko wymagania. To jest ostrzeżenie, że załoga zakładu jest zdeterminowana do podjęcia w tej sytuacji radykalnych działań. Od marca 2020 roku, czyli wybuchu pandemii, na pracowników ZUS nałożono ogrom zadań i obowiązków. Przyczyniły się do tego wypłaty zasiłków opiekuńczych dla rodziców dzieci, których placówki zostały zamknięte, dodatków solidarnościowych czy obsługa poszczególnych tarcz dla przedsiębiorców. Obecnie trwa nasilenie zadań i kolejne obciążenie związane ze świadczeniami dla obywateli Ukrainy. Do tego dochodzi zastraszanie pracowników i mobbing o zwolnieniu tych, którzy podejmą akcję strajkową. I tutaj ludzie pracujący to przecież największy kapitał tej instytucji i tylko dzięki nim możliwe były pozytywne zmiany i realizacja olbrzymich nakładów pracy w nałożonych zadaniach. Nie gardźcie pracownikami, władzo pisowska, nie gardźcie tym, o co proszą. Wszak to walka o przetrwanie w państwie stworzonym przez was. Walka o honor, godność i szacunek. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.